Cześć dziewczyny, dzisiaj zapraszam Was na małą recenzję. Recenzję kalendarza adwentowego, dokładnie. Oj, tutaj mi się cały czas odbija lampa. 12 Days of Unique Beauty z feelunique.com oczywiście. Ja miałam to szczęście i udało mi się położyć na nim łapki. Zamówiłam sobie, tutaj jest oczywiście, tak jak sama nazwa wskazuje, 12, było przynajmniej 12 produktów. Są to zarówno produkty pełnowymiarowe, jak i produkty w tych exclusive samples, oni to tak nazywają. Natomiast przeprowadzę Was przez to, ile ja za to zapłaciłam, ile to jest warte, co było dokładnie w środku i czy jestem zadowolona i czy w przyszłym roku będę starała się również złapać ten kalendarz adwentowy, czy też nie. Dobra, zacznijmy może od pierwszego. Pierwszą rzeczą, która była w środku, jest to oczywiście Pop Benz London. To są takie gumki do włosów. Tutaj jest akurat gumka do włosów, natomiast są również opaski. Bardzo fajnie zrobione z takiego materiału. Ja akurat tutaj mam taką gwiazdeczkę, śliczną zresztą. Bardzo dobrze trzymają włosy. One są przeznaczone dla osób, które uprawiają sport. Głównie yoga, pilates, tym podobne rzeczy. Powiem Wam szczerze, że ja już się kiedyś na nie czaiłam. Jedna gumka no nie jest za tania, ponieważ kosztuje około 2 funtów. Natomiast powiem Wam szczerze, że ich jakość i wytrzymałość jest naprawdę super. Ja miałam już jedną taką i teraz mam drugą, także niedługo będę się pewnie zaopatrzała w kolejne. Będę kupowała kolejne. Natomiast powiem Wam tak, bardzo fajny gadżet. Ja mam ten problem, że jeżeli mam gumkę, która ściska mi mocno włosy, to później mnie dekiel napierdziela, że tak powiem. Więc jak dla mnie bomba, ja jestem jak najbardziej na tak za tym, to 2 funty. Drugim produktem jest olejek, on wygląda dokładnie tak, tutaj macie pudełeczko. Olejek do włosów, przepraszam, że się patrzę, ale ja tutaj mam wypisane wszystko, ile co kosztuje i dokładnie co mam Wam powiedzieć o tym. Jest to olejek do włosów, powinien nabłyszczać oraz odbudowywać strukturę włosa. Powiem Wam tak, ja bardzo lubię takie olejki, uważam, że włosy są potem o wiele, wiele fajniejsze, bardziej miękkie, nie puszą się, a moje niestety mają do tego tendencję. Jeżeli chodzi o tą pojemność, ja Wam mówię kwoty oczywiście przy tych pojemnościach, które ja mam w ręku, bo, że tak powiem, pełnowymiarowe produkty niestety są o wiele droższe. Cena przy tej pojemności to jest 3,30 funta. Kolejną rzeczą, która była dołączona, jest pełnowymiarowy produkt Salcura Winter Skin Warming Hand Therapy. Jest to krem, który powinien Wam rozgrzewać dłonie podczas mrozów. Powiem Wam szczerze, ja go zaczęłam używać, myślę, to jakieś bzdury po prostu, jak Wam może rozgrzewać dłonie, jak jest zimno. Co prawda nie było jeszcze jakichś wielgaśnych mrozów, natomiast powiem Wam szczerze, on jest całkowicie biały, także nic raczej nie zobaczycie. Powiem Wam szczerze, że naprawdę ręce nie były zmarznięte, jeśli mogę to tak w ogóle nazwać. Byłam akurat na jarmarku, było no dość tak, jak zawsze mówię, chili, natomiast naprawdę jestem zaskoczona przy tym produkcie. Jedyne co mi nie pasuje, to jego zapach. Ponieważ ten zapach jest taki, sama nie wiem jaki, jakiś dziwny, jakiś dziwny, natomiast ten zapach, powiem Wam, utrzymuje się 2-3 sekundy i już go nie ma, natomiast byłam bardzo, bardzo zdziwiona tym produktem, natomiast powiem Wam tak, czytałam też w internecie, że dużo osób go poleca, bo mówią, że są fajne, fajne ich produkty. Ja byłam zaskoczona, natomiast jestem jak najbardziej na tak, jeżeli ktoś naprawdę jest zmarzluchem, jeżeli ktoś ma zimne ręce cały czas, to myślę, że to jest dla niego rozwiązanie. Ja akurat mam przyjaciółkę, która wiecznie ma zimne łapy, więc to na pewno powędruje do niej, ale jak najbardziej jestem na tak. Skin kosztował, to jest pełnowymiarowy produkt, 12,99 i on ma w sobie soya bean oil, coconut oil, ginger oil i witaminę E. Także całkiem ok. Collagen Expert Smoothing Serum. Jest to Gut You Know? Zaraz mnie Sylwia będzie poprawiała pewnie. Natomiast ja nie mam żadnego pojęcia, jak się czyta tą firmę. Natomiast powiem Wam tak. Jest to serum z kolagenem.
które powinno nam wygładzać buzię. Ja już użyłam go 2 razy, bo to jest taka maleńka, maleńka próbka i powiem wam szczerze, że naprawdę jestem zadowolona. Bardzo ładnie buja wam się tak wygładza, nie ma żadnych widocznych dużych porów, tym podobnych, także jak najbardziej na tak. To cudo kosztuje za tą pojemność 14 funtów. Około 14 funtów. Ok, kolejnym produktem, który znalazłam w kalendarzu jest Moon Professional Skin Care Illuminizing Primer z SPF 15. To jest oczywiście primer, który powinien nam rozświetlać twarz. Jest on w formie takiego białego, ja już go też używam, przecież chciałam wypróbować. Jest on, hello, ktoś tu wyjdzie? Ale obciach po prostu. Dobra, nie wyjdzie, ale to jest taka biała pasta. To się trzeba całkiem dobrze, o, teraz może, namęczyć. Dokładnie tak. To jest taka, guzik widzicie, ale to jest taka biała pasta. Jak rozprowadzicie go sobie na buzi, bardzo ładnie wam rozświetla twarz. Ja co prawda nie potrzebuję tego strasznie dużo, ponieważ no, ja lubię taki wygląd, jaki mam. Natomiast powiem wam tak, jest naprawdę bardzo fajny i bardzo dobrze się na nim trzyma, również podkład. Myślę, że jest ok. Moon Professional Skin Care, cena to jest około 14 funtów. Primer, który odbija światło, przez co skóra jest promienna i bardziej wypoczęta. Jak najbardziej, no tak. Coś, na co czekałam. Na co czekałam i na co na pewno zwróci uwagę Ola z kanału Makeup My Passion. W pudełeczku były cienie. Były cienie Flair de Force. Wiecie, że ja uwielbiam tą youtuberkę. Uważam, że produkty, z którymi wyszła do ust, są po prostu genialne. I koniec, kropka. Nikt mi nie mówi, że jest inaczej. Cieni jeszcze nie otworzyłam. Natomiast powiem wam szczerze, że czytałam bardzo dużo o tych cieniach. I dużo dziewczyn jest bardzo, bardzo mile zaskoczonych ich jakością. Mam nadzieję, że już niedługo zrobię może jakiś mały tutorial przy ich udziale. Natomiast powiem wam tak, to są takie typowe moje cienie. To są takie brązy. To jest akurat 010 Cosmic Bronze. Bardzo fajnie, że trafiłam na te cienie i jestem naprawdę mile zaskoczona i bomba. Bo i tak miałam je kupić, więc mam je akurat tutaj. Cena tych cieni to 7,99 funta. Coś, co już wszyscy znamy, to jest oczywiście NYX. Rêve de Miel, czyli oczywiście ten wspaniały balsam do ust. To jest oczywiście pełnowymiarowe pudełeczko i on kosztuje na filiunik.com 9,5 funta. Coś, na co również czekałam, bo jeżeli tego wam nie powiedziałam wcześniej, tutaj z tyłu są wypisane mniej więcej, jakie produkty możecie znaleźć w tym kalendarzu. Coś, na co ja czekałam, ponieważ bardzo mnie interesował temat akurat tych sprayów. To jest Sleep Plus Pillow Spray z firmy This Works. To są spraye, które są na bazie 99% naturalnych składników. Pachną obłędnie lawendą. Jeżeli macie problem z zaśnięciem, czy ogólnie ze snem, psikacie sobie ze 2 takie pompki tego sprayu na poduszkę, przez to uwalnia się przepiękny zapach lawendy i od razu Was to relaksuje, od razu Wam pomaga zasnąć, jesteście bardziej wypoczęci. Powiem Wam tak, spróbowałam, bo ja już tutaj prawie nic nie mam, stosowałam przez 3 czy 4 dni, i może to zabrzmi dziwnie, ale to serio działa. Nie budziłam się w nocy, czułam się naprawdę bardziej wypoczęta. Może to wiecie, może to jest na zasadzie reklam i w ogóle, natomiast naprawdę łatwiej mi się zasypiało. Przykładałam tylko głowę do poduszki i te sprawy. Ja będę chciała sobie kupić ten spray, zobaczę jak to wygląda. On jest podobno bardzo pomocny w podróży. Jak na przykład, nie wiem, macie problem z zaśnięciem, czy jesteście w samolocie, chcecie się zrelaksować, wystarczy po prostu sobie psiknąć ten spray, czy gdzieś tutaj na tą poduszkę taką, którą macie, czy gdzieś dookoła i wtedy się relaksujecie i łatwiej Wam jest zasnąć, więc powiem Wam tak, po tej próbce ja jestem jak najbardziej na tak, natomiast no, muszę wypróbować pełnowymiarowy produkt, żeby Wam powiedzieć, czy jest wart swojej ceny. Dalej, jeszcze tak, This Works, ta próbeczka kosztowała 2 funty.
I tutaj coś, co podpatrzyłam również chyba wczoraj czy przedwczoraj na kanale Fokusowanej Ani. Philip Kingsley, Elasticizer, tak. To jest oczywiście również próbka. Tak wygląda produkt. Jest to produkt do włosów. To jest maska. I tutaj macie napisane, że jest to maska, która pomaga odbudować włosy i zapobiega ich łamaniu. Ania proponowała na swoim Instagramie, żeby nakładać tą maskę na wieczór, na mokre włosy. Ja jeszcze tego nie stosowałam, natomiast powiem Wam szczerze, jak zaczęłam sobie googlować, ponieważ większość tych produktów była dla mnie nowa i nie wiedziałam, z czym to się je tak właściwie, to muszę Wam powiedzieć, że bardzo dużo osób wypowiadało się bardzo pozytywnie na temat tych produktów, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to się sprawdzi. Czy one pachną? Delikatnie, ale takim raczej średnim zapachem. Jeżeli chodzi o tą próbeczkę, ta próbka kosztowała 8 funtów. Dalej mamy żel pod prysznic. Żel pod prysznic, Fleur de Fig, Roger L. and Galette. Jest tutaj napisane, że to jest Paris, 1862 rok, 50 ml. Jest to oczywiście produkt bez żadnego dodatku mydła, parabenów, tym podobnych rzeczy. Tutaj ta próbka kosztuje 2,25 funta. Powiem Wam tak, ja już korzystałam raz. Ups, właśnie widać, jak mi się wszystko wylewa. I naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt. A pachnie niesamowicie po prostu. No, och, uwielbiam. Cały, nawet jak później, jak brałam kąpiel, ktoś wchodzi po mnie do łazienki, mówi: matko, co ty tak pachnie? Także jak najbardziej tak. Muszę je w ogóle wyczaić jeszcze na filiunik.com i zobaczyć, jakie są inne zapachy, bo jestem naprawdę mile zaskoczona. A jeżeli to ma tylko relaksować pod prysznicem, to wiecie, u mnie wszystko jest na zasadzie relaksu. Tak. Kolejnym produktem, który znajdował się oczywiście w kalendarzu, jest Redknee. Jest to Extreme Lightening Primer. Ja powiem Wam szczerze, nie byłam zaznajomiona z tymi produktami. Natomiast jest to primer, który powinien powodować to, że Wasze włosy powinny być mocniejsze. Od samej cebulki aż po same końce. Jest to jeden z trzech kroków. Powinien być do tego jeszcze szampon i jak gdyby taki scalacz tego wszystkiego, oprócz tego primera. On się nazywa sealer, które powinny Wam pomagać w po prostu polepszeniu kondycji Waszego włosa, czyli nie powinny te włosy się łamać, nie powinny się przesuszać, nie powinny reagować jakoś strasznie na warunki atmosferyczne. Powiem Wam tak, ja tego jeszcze nie używam, spróbujemy, zobaczymy, natomiast ja szczerze nie wierzę w takie rzeczy. Dla mnie, jeżeli jest produkt, on powinien działać, a nie muszę zastosować szampon, żeby zastosować primer, żeby zastosować sealer, żeby to w ogóle zaczęło działać, więc no takie, nie wiem, z tego akurat średnio, powiem Wam szczerze, jestem zadowolona, ale może akurat będzie coś fajnego. Kolejnym produktem jest Grow Alchemics. Jest to Hydra Repair Day Cream Camellia and Geranium Blossom, dokładnie. Ten kremik kosztuje 3,35 funta. Oczywiście powinien Wam nawilżać buzię, jak gdyby normalizować wydzielanie sebum. Buzia powinna być leciutko zmatowiona, nawilżona, odżywiona, więc powinien robić wszystko. Ja czytałam troszeczkę o tej firmie i powiem Wam szczerze, że no dużo osób jest na tak, natomiast zobaczymy, jak to się sprawdzi u mnie, bo wiadomo, nie wszystko to, co jest dla każdego, jest też dobre dla mnie, niestety. Ta próbka kosztowała 5,35 funta. Jeszcze Wam nie powiedziałam, ten Redknee kosztował 3,31. To były wszystkie produkty, które tutaj się znalazły w tym kalendarzu. Powiem Wam tak, ja ogólnie jestem na tak. Jedyne, co mi może nie pasować, to ten primer, natomiast cała reszta, jak najbardziej jestem na tak, jestem bardzo podjarana tymi produktami do włosów, o których mówiła Ania Fokusowana. Oczywiście Fleur de Force, Revedermiel jak zwykle, Bombastico ze sprayem, no i oczywiście najwspanialszy zapach świata, to oczywiście ten płyn do kąpieli.
co miałam Wam powiedzieć jeszcze? Miałam Wam powiedzieć o kwocie. Ja normalnie ten kalendarz kosztował około 30 funtów. Mi udało złapać się go na przecenie, to właściwie był jakiś kod po prostu rabatowy, który mogłam wykorzystać i zapłaciłam za niego 24 funty. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie te produkty, które są tutaj w tych wersjach, podliczyłam, że cały ten kalendarz powinien kosztować około 85 funtów. Ja za niego zapłaciłam, tak jak mówiłam, 24, więc spokojnie udało mi się uzyskać ponad 60 funtów dodatkowych produktów, że tak powiem, za tą kwotę. Powiem Wam tak, ja bardzo lubię testować nowe rzeczy, lubię różnego rodzaju pudełka i jak dla mnie taki kalendarz jest po prostu boski. Jest po prostu boski, na pewno w przyszłym roku będę chciała go jeszcze raz złapać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast powiem Wam tak, powinno być więcej takich kalendarzy u nas w Polsce. Powinny być dostępne, powinny być w sklepach, w Douglasach, w Sephorach, tym podobnych rzeczach. Widziałam też u Sush, że miała kalendarz z Benefit. Też się na niego czaiłam, natomiast tak sobie pomyślałam, mówię, Benefit, co oni tam mogą mieć fajnego. Natomiast zaryzykowałam w tym roku, zakupiłam sobie oczywiście ten 12 Days of Unique Beauty i jestem jak najbardziej zadowolona. Co mogę Wam powiedzieć więcej? Mogę Wam powiedzieć to, że na 100% będę chciała w przyszłym roku go kupić i że bardzo Wam polecam, ponieważ jest to super zabawa, jeżeli otwieracie sobie przez 12 dni i dostajecie różnego rodzaju kosmetyki. No i plus do tego, że jednak jego wartość jest naprawdę o wiele, wiele większa niż to, co płacicie normalnie w sklepie. Pamiętajcie, że filunique.com ma darmową przesyłkę do Polski od 10 funtów, jeżeli założycie zamówienie. I co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Polecam, bo według mnie jest wart swojej ceny i to super zabawa. Tak. Dajcie mi znać, co myślicie na temat takich kalendarzy adwentowych. Dajcie mi znać, co myślicie na temat tych produktów. Może z któreś z tych produktów miałyście, może coś już testowałyście. Może jesteście czegoś ciekawe, to po prostu zrobimy jakieś testy na żywo i powiem Wam, jak się dokładnie te produkty sprawdzają. Dzięki ślicznie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!